Dobry wieczór. Dzisiaj mamy takie specjalne nagranie. Przygotowujemy się do wyjazdu do Włoch. Czyli tak, pokażemy wszystko, co przyda nam się we Włoszech, czy w ogóle do jakiegoś europejskiego, czytaj, cywilizowanego miasta. Pokażemy, co należy wziąć mniej więcej ze sobą, a niekoniecznie będziemy prezentować sposoby składania bagaży, bo tu, prawdę mówiąc, nie jesteśmy w tym najlepsi, a i tak wszystko się wymiesza. To przede wszystkim tak, musimy mieć rezerwację, najlepiej w kolejności, jak to należy trzymać, gdzieś na wierzchu i żeby w miarę się to nie zniszczyło. Warto mieć jakiś notes i oczywiście coś do pisania, to się może nieraz przydać. Książkę na 2 godziny lotu samolotem. To akurat biorę taką niezobowiązującą pozycję, bo prawdopodobnie nie będę później więcej czytać. Oczywiście smartfon albo nowoczesny telefon i ładowarka, zwłaszcza jeśli to jest smartfon, to jest ładowarka. Okulary, to każdy wie, czy potrzebuje, czy nie. Zapas baterii, tak pięknie mi to pokazujesz. Warto mieć ze sobą rzeczy takie opatrunkowe czy higieniczne, które są potrzebne nie dla ciebie, które są potrzebne na teraz i na już, czyli jakieś plastry, chusteczki. Warto mieć ze sobą żel do rąk dezynfekujący. Tu jest akurat resztka, bo cały czas wychodzimy z założenia, że to jest Europa, kraj cywilizowany i wszystko będziemy mogli sobie kupić. Musimy pamiętać, że do lotu samolotem potrzebujemy mieć kosmetyki malutkie w saszetkach przezroczystych. Takie są niestety obecnie wymogi. Trzeba mieć leki, które się ze sobą bierze, takie bardziej przewlekle, bo wiadomo, tam są apteki, można wszystko kupić. Nie ładujemy mnóstwa bagaży. Warto mieć wizytówki na wypadek, gdyby się trafiło na kogoś znanego, kto by chciał mieć zaprojektowane wnętrze na przykład. No i tak, oczywiście portfel, to nie muszę chyba mówić. Do Włoch bardzo nam się przyda korkociąg na włoskie wina, ale niestety, ponieważ jak widać można tym kogoś zamordować, to niestety musimy to odłożyć. Tak, ubranie jeśli chodzi, to oczywiście bierzemy lekkie, przewiewne, z jakimś małym zapasem, ale nie za dużym. Bierzemy na przykład tylko jedną parę spodni, jedną parę butów, skarpetek jedną parę każdego dnia oczywiście. Jakiś sweter, kurtkę. I to myślę, że będzie wszystko, bo muszę pamiętać, że muszę się zapakować w bagaż podręczny, czyli w coś takiego niedużego. No i myślę, że do krajów europejskich to jest wszystko, bo pamiętamy, że tam zawsze, wszędzie można sobie coś kupić, jak zapomnimy jakichś kosmetyków. A rzeczy pierwszej potrzeby warto mieć zawsze gdzieś przy sobie i dokumenty również gdzieś tam schowane. To myślę, że to jest wszystko, a spotkamy się jutro na lotnisku wylatując do Włoch, więc dziękuję i do zobaczenia dalej.